Od dawna, przynajmniej od kilku lat, wiemy, że ocena zmian w rdzeniu jest obowiązkowym kryterium oceny pacjenta ze stwardnieniem rozsianym. To nie tylko ostatnie doniesienia, ale to jest wiedza, którą posiadamy od kilku lat. Dlaczego? Dlatego, że stwardnienie rozsiane to jest choroba ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia. Czyli nie możemy jak gdyby nie patrzeć na to, co dzieje się w tej drugiej części ośrodkowego układu nerwowego, czyli w rdzeniu kręgowym. Także jest to obligatoryjnym elementem naszej oceny, czy powinno być obligatoryjnym elementem naszej oceny. W związku z tym my w naszym ośrodku w Zabrzu absolutnie dokonujemy tego od wielu lat i zalecam, aby faktycznie lekarze zajmujący się stwardnieniem rozsianym dokonywali takiej analizy. Wiemy o tym, że postać postępująca, pierwotnie postępująca w znacznej mierze zajmuje rdzeń. Zarówno jeżeli chodzi o atrofię rdzenia, jak również i zmiany wewnątrz rdzeniowe. W związku z tym, szczególnie podejrzewając pacjenta właśnie o pierwotnie postępującą postać stwardnienia rozsianego, powinniśmy rdzeń na pewno oceniać.